Witam wszystkich widzów. Dzisiaj chciałbym powiedzieć, jak zechce, to dzisiaj zrobił taką turę po Bytomiu. No i tak połaził, zech to tu, to tam po sklepach i u fryzera zech był. No i co się dowiaduje dzisiaj, że od 1 lipca tego roku nasz miłościwie panujący nam prezydent wprowadzi zakaz sprzedaży alkoholu po godzinie 23. I powiem wam, że bytomianie ruszyli do sklepu robić zapasy. Już wam powiem, wyboru za srogiego nie ma. Bo jak dzisiaj w takim sklepie, nie powiem wam jakiej, no bo nie będę robił reklamy, ale przyszło tam takich dwóch biznesmenów, takie biznesmeny, co są w każdym mieście. Oni się zajmują pozyskiwaniem surowców wtórnych i transportem do miejsca recyklingu. Każdy z nich ma taki wozyk, jak ma taki większy na mleko, no to już jest taki, idzie powiedzieć, grubo ryba, w której zatrudnia tam dwie, trzy osoby i oni tam do niego zbierają, nie? Ale ci inni, większość w zasadzie, to mają takie małe te wózki, nie? Nie wiem skąd te wózki mają, ale słyszą takie przypadki, że babka chciała iść taką młodą z dzieckiem do przedszkola, wyłazi na sień, wózka nie ma, nie? A wózek już zarobił na siebie, nie? No i wleźli łoba do tego sklepu, wysypali taką kupa tych złotych na lada i godają jej te babce, że potrzebują takie winko za 3,60. No i ta tam szuko i tak jak wam godą, wyboru za bardzo nie było. Powiedziałem, za 3,60 nie ma, jest i no te za 2,80. A oni to nazad i powiedzieli, że oni byle czego nie piją. No i mają rację, nie będą pić takiego świństwa, nie? Lepsze tamte chyba, nie? No a potem poszedł jak do tego fryzera. Siedza i tam hopty z przede mną był w kolejce, no i siadł na fotel, a ten właściciel tego zakładu pytał się tego pana, nie, czy zgodziłby się pan na to, żeby obciął pana praktykant, nie? A on go dał, no i no żeby mnie tam nie tego, coś tam, nie, nie zepsuł. Nie no, będzie pod moim okiem i to, nie? No i ten praktykant go zaczął szczyc. I dup go nożyckami w ucho, nie? A ten właściciel dup, ty, chciał go tego praktykanta piznąć i dup temu klientowi w łeb, nie? No i za chwilę zaś ten praktykant, zaś go dup w ucho, nie? Ten zaś się chciał, zamachnął się, ten praktykant się schylał, dup temu klientowi w głowę, nie? I poszedł, nie? Pan nie mogę na to patrzeć, jak to szczydze jest, to jest osioł i to, i poszedł, nie? A ten znerwowany zaczął się czyć, ale jakoś go tam próbuje skończyć, szczydzę go tam, nie? Tak go sieknął w te ucho, że uszczykł mu kącek tego ucha, nie? A ten, co siedział na tym fotelu, ten klient, padł do tej synek, kopnij te ucho pod stół, bo jak ten teraz przyjdzie, to mnie zabije. No i takie rzeczy dzisiaj się w Bytomiu działy. To by było na tyle, na dzisiaj, na razie, cześć.